Nigdy nikt nie opowiedział mi o lesie, o jego życiu tyle, co przez tamte dwa dni w tej pięknej stacji, którą stworzył i którą pielęgnował pan profesor. Był człowiekiem niezwykle mocno związanym ze sprawą przyrody, a w szczególności lasu. Naprawdę ukochał. Był jednocześnie kimś o niezmiernie twardych, zdecydowanych poglądach. Z profesorem liczył się świat nauki. Miał przyjaciół na całym świecie, naukowców. I wszyscy ludzie, mądrzy i dobrzy, cenili cię. Zawsze byłeś czytelny i niezłomnie broniłeś wartości, które były dla ciebie i Polski najważniejsze. Zaszczytem był z panem profesorem pracować, ogromnym bólem jest żegnać. Spoczywaj w pokoju, dasz ból. Ceniony w kraju i na świecie naukowiec, ciepły, życzliwy i oddany Bogu, ludziom, Bogu i ojczyźnie człowiek. Pracy zawsze wyróżniały się dbałością o rzetelne przygotowanie zawodowe i życiowe wychowanie. Спустили его вместе.